Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, mogę zacząć czytanie? Poczytasz o Kajtku? Opowiadanie ma tytuł Kajtuś wyprowadza psa. Przyszedł Tobi! Kajtuś poznał już tego słodkiego pieska. Cześć, Kajteczku. Sąsiedzi zostawili go u mnie. Chciał się z tobą zobaczyć. Weźmiemy go na spacer? Pewnie. Hurra! Dasz mi go? Oczywiście. Zobacz, babciu, dlaczego on usiadł? Czeka, żebyś mu powiedział, czy może przejść. Powiedz idź, jeśli droga wolna. Idź. Kajtusiowi bardzo się podobało, że piesek go słucha. Wow, wow, wow. Zobacz, co dla ciebie mam. On chce się bawić. Rzuć piłeczkę i powiedz aport. Powinien ci ją przynieść. Aport. Jaki grzeczny. Powiedz oddaj. Oddaj mi. Wow. Aport. Kajtuś dawno się tak dobrze nie bawił. O czym, synku? Chciałbym małego pieska. Tak, jest wyjątkowo miły. Ale przypominam ci, że mamy już jedno zwierzątko, mamy Gilberta. Ja chciałbym psa. Z psem można wychodzić. Kiedy ty i Róża będziecie trochę starsi, pomyślimy o wzięciu psa. Dobranoc. Dobranoc, tato. Kajtuś nie chciał czekać, aż będzie starszy. Natychmiast chciał mieć pieska. Rano Kajtuś znalazł pieska zabawkę i przyszedł mu do głowy pewien pomysł. To będzie smycz. Mamo, tato, zobaczcie! O, co takiego? Niespodzianka! Piesek, spacer! Odtąd Kajtuś miał własnego psa, z którym mógł codziennie wychodzić. Siadajcie, dzieciaki. Poczytam wam... Spójrzcie na Kajtusia, jaki przestraszony. Wiecie dlaczego? Opowiadanie ma tytuł Kajtuś na wielkiej zjeżdżalni. Kajtuś wspaniale się bawił na placu zabaw. Patrz na mnie, patrz na mnie! Tato, jestem maszynistą! Klementynko, bawię się w pociąg. Ja też mogę?
Kajtuś i Klementynka wspaniale bawili się w pociąg. Ale po chwili Klementynka wpadła na inny pomysł. Idziemy na zjeżdżalnię? Tak! Nie, nie na tę, na tamtą! Klementynka pokazywała na zjeżdżalnię dla dużych dzieci. Ale kiedy Kajtuś na nią spojrzał, wydała mu się bardzo, bardzo stroma i bardzo wysoka. Okropnie wysoka! Kajtuś się bał. Kajtuś przekonał Klementynkę, żeby pobawili się w tunelach. Kajtek, łap mnie! Nie uciekniesz, macie! Synku, robi się późno. Wracajmy do domu. O, nie! Chodź ze mną! Jaka wysoka! Ale się nie boję. Ty idź pierwsza! Ale fajnie! Wchodź szybko, twoja kolej! Jedź, Kajtek, hop! To fajne! Śmiało, jedź! Wcale się nie boję! Jednak Kajtuś bardzo się bał. Przecież to fajne! Co się stało, synku? Rzeczywiście trochę cierpnie skóra, wcale ci się nie dziwię. Ale mam na to radę, możemy zjechać razem. Raz, dwa, trzy, ho! Kajtuś był z siebie dumny, lecz na Klementynce nie zrobił wrażenia. Ja tam zjeżdżam sama! Ja też zjechałem całkiem sam, to łatwe. Pięknie, ale pora wracać do domu. Zaraz idziemy. Mogę jeszcze raz? Ale było to wiele, wiele razy, bo ciągle im było mało. Macie ochotę posłuchać opowieści o Kajtusiu? Tak, chcemy! Zobaczymy, co ostatnio słychać u Kajtusia. A tak, dzisiejsza opowieść ma tytuł Kajtuś jest coraz starszy. Pewnego dnia Kajtuś i jego tata byli w ogrodzie. Nagle... Tatusiu, zobacz! Co to jest? Czy on już nie żyje? Tak. Powinniśmy go pochować, wiesz? Dlaczego ten ptaszek umarł, tato? Czy ja wiem? To dosyć trudne pytanie. Kajtuś nie rozumiał dlaczego. Myślę, że odszedł, bo był bardzo stary. Bardzo stary? Aha. Był bardzo stary i umarł. Kajtuś nie mógł się doczekać, kiedy będzie starszy. Chciał być już dużym chłopcem, ale nie przyszło mu do głowy, że może być bardzo stary. Tatusiu, dlaczego tak robisz? Nie widzę już tak dobrze jak kiedyś. Powinienem mieć okulary. Rety, zaczynam się starzeć. Kiedy Kajtuś to usłyszał, przypomniał sobie, co tata mówił o ptaszku, że umarł, bo się zestarzał. Patrzcie na Ruzię, ona już pięknie sama je. Rośniesz i z każdym dniem robisz się coraz starsza. Podobają ci się moje rolki? Och, tak. Dostałam je na urodziny. Na urodziny? Tak, jestem już o rok starsza.
Kajtuś bardzo się zmartwił. O, duży z ciebie chłopiec. Z każdym dniem robisz się większy i starszy. Ja nie chcę być starszy. Dlaczego, synku? Powiedziałaś, że Ruzia jest coraz starsza i ty jesteś coraz starszy i Sara jest coraz starsza, a mały ptaszek umarł, bo był już bardzo stary. Aha, mały ptaszek, rozumiem. Kajtuś wyszeptał tacie do ucha, że nie chce być starszy, bo boi się umrzeć. No tak, to jasne. Posłuchaj, przed tobą jest wiele, 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 wiele czasu, żeby urosnąć i dojrzeć. A więc na razie nie musisz się o to martwić. Zaufaj mi, dobrze? Dobrze, tatusiu. Jak myślisz, które jest najstarsze? A które najmłodsze? A więc dinozaur będzie po środku. Tak. Miś jest najstarszy? Tak. I przed nim też jest wiele, wiele dni, żeby dorosnąć, prawda? Przede mną też? Tak. Przed tobą też. Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli: Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.